W dzisiejszym filmie pokażemy takie no tego z Jarosławickim, jak wygląda w Google Earth. Jak pokażę to tego, jak wyglądał rok 1985 roku, to był wcześniejszy takie Jarosławicy, to jest najstarszy. Tak jest niewidzialne. To tu był w miejscu, to był szkoła, tutaj pokazana, a to był w miejscu takie pokazywano straż, a to jest mój dom, taki ten, i jeszcze pokażę wam rok 2011, tak to wyglądało. Wcześniej to był, jak ja byłem mały i lubiłem chodzić do Kacpera. Z miejscowości, jak miałem od 4-latka i chodziłem do Kacpra. W roku 2013 wyglądało na tym, jak też, jak jechałem z motorem z dwójkiem Markiem. Tu jest stara szkoła, tutaj zbudowane. A to już jest zniszczone. Pokażę takie wcześniejsze, jak wyglądała szkoła. I tak wyglądała wcześniej szkoła, takie opuszczone miejsce. I jeszcze pokażę, w 2013 wrześniu, to też spuszczone. Jeszcze 2000... Jeszcze pokażę taką... Rok 2016. Tutaj jak wyglądało już Sabrynę. To tej jakoś z Jarosławickim tak wyglądało. Rok 2017 w maju miałem
szczęście chodziłem na dworze i spotykałem Dominikiem. Od 9 od września jestem, 2017 to też wyglądałem. A jak w kwietniu 2018 roku nakrywano na filmy różnych, nas zapraszam do erykraciszewski.pl, nakrywana z Jarosławickim w produkcji. Tu lutym w 2017 to było już nagrane na ten na plus Discord Polska. To było takie wcześniej. I jeszcze to rok 2020 to były bardzo chmury, bo jak rozpoczął COVID-19 w wrześniu 2021 tak wyglądało, jak pokazałem kiedyś w TikToku. I tak była taka historia z Jarosławickim. To listopada 2022 nagrywana na opuszczonych miejsc z Staszowskiej. I zapraszam na filmie. W tej Jarosławicach wyglądałem w polskiej wsi. Było piękniejsze z wcześniejszego roku 2005 roku. Powstał na tym najstarszy ten dom od tej, jak tutaj sobie zdjęcie z tej w albumach. A to z Kacpera kiedyś spoczywali dom, taki z najstarszy i wiedzą o co bywają na Jarosławickim na wsi. Najchętniej to tylko jak wyglądało we wsi, było wcześniej taki straszak i taki drewniany dom w Jarosławickim. Drewniany dom ten nazywa się szkoła, bo pokażę ci plac zabaw. W tej sytuacji idziemy tutaj do tego. Ten plac zabaw, jak był wcześniej z jego odjechaniem z placu zabaw. To był taki wcześniejszy ten dom, bo kiedy tutaj mieszkali rodzice. Ten plac zabaw wykonano w 2013, bo jak spuszyli ten drewniany szkoła i zbudowana taka opuszczona szkoła w roku 1996, roku 1998 szkoła została otwarta od starego drewnianego domu z szkołą. Opływało już jak zamknięcia o roku 2017, postanowił, jak kiedyś była wojna z Ukrainy i postawił na te kanapy wszystkie, bo chcieli tutaj mieszkać w wsi, bo ludzie chcieli mieszkać w miastach. I to było tyle. I tam subskrybujcie nasz kanał.